Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Archanioł Gabriel, jeden z największych aniołów w niebie, poseł i ambasador Boga, przychodzi do Maryi, młodziutkiej dziewczyny z Nazaretu, i pozdrawia ją w bardzo uroczysty, królewski sposób. Wita ją tak pięknymi słowami, że stały się one modlitwą Kościoła, zanoszoną każdego dnia. Anioł mówi najpierw: raduj się. Radość jest jednym z owoców Ducha Świętego. Kto ma Ducha Bożego, ten ma w sercu radość. Oblicze smutne noszą ci, którzy pogrążeni są w grzechu. Dalej wysłannik Boga mówi: pełna łaski, lub dosłownie wypełniona łaską. To jeden z najpiękniejszych tytułów maryjnych. Ke charitomene oznacza, że Maryja jest naczyniem, w którym łaska Boża osiąga swój największy poziom. Maryja cała jest z Bożej łaski, cała jest święta. Na podstawie tego jednego słowa Kościół uznał niepokalane poczęcie Maryi za dogmat swojej wiary. Gdyby Maryja miała w swoim życiu choćby jeden grzech, choćby najmniejszy, nie mogłaby zostać nazwana przez Boga łaski pełna. Anioł dodaje: Pan z tobą. To pozdrowienie stało się częścią liturgii Kościoła. Wielokrotnie podczas Eucharystii słyszymy słowa: Pan z wami. Możemy je słyszeć dlatego, że najpierw Pan przyszedł do Maryi, a przez nią do całej ludzkości. Ona jako pierwsza przyjęła Boga do swojego serca, poczęła Go w swoim łonie i wydała na świat. Bóg był z Maryją w całym jej życiu, bo ona całkowicie i bez zastrzeżeń się Jemu oddała. Dziś czcimy Maryję jako Królową Nieba i Ziemi, ponieważ spodobało się Bogu wybrać właśnie ją, najprostszą, najdelikatniejszą, najniewinniejszą spośród wszystkich swoich stworzeń. Bóg ma upodobanie w ludziach pokornych. Pysznych strąca z tronu, a pokornych wywyższa. I królową ustanawia najpokorniejszą z wszystkich stworzeń.